Mamy 2 minuty. Tak, jesteśmy na wizji, muszę uważać na Tak, nas. już jesteśmy. Już nie można gadać głupot. Jak tam w Anglii pogoda? No dobrze jest, kurczę, no jak tutaj w Italii. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Mi się wydaje, że no, Anglicy trochę nie są przyzwyczajeni takiej pogody, ale nikt tu nie narzeka, naprawdę. Po prostu za chwilę zacznie padać. Także. No u nas jest dzisiaj było 31 stopni. O, wow. To chyba tak stopniowo się zwiększa, co w Polsce? Te lata są coraz gorętsze, nie? No tak, chociaż ostatnio akurat w tej części Polski, w której jestem, to padało cały czas. No to tutaj roślinki na się też. południu i południowym wschodzie. Oni trochę powycinali tych drzew w miastach, nie? To się nagrzewa ten beton i asfalt. No, tutaj coraz więcej uczestników przychodzi, także jeszcze poczekamy minutę. Dobra. Jasne. To co nam dzisiaj ciekawego powiesz? Ja? No. Zrobię małe trzęsienie. Myślę, że będzie dużo pytań. To sobie zrobimy na koniec. Która jest godzina u ciebie? 29. Także ale 19. Mam... Tak, u mnie 19. No, u ciebie dużo jaśniej niż u nas. Dobra. Tak jest. To jeszcze chwilę czekamy. Jeszcze chwilkę. Dobrze. Tak, coraz więcej uczestników jest. Okej. To może coś tam mogę o sobie powiedzieć, żeby nie zabierać czasu z wykładu, bo... No to poczekamy jeszcze. Dobrze. Dobra, u mnie jest generalnie 20:30 na zegarku. Także myślę, że możemy zaczynać. Dobrze. Dzień dobry, miło Was powitać na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Jakub Szuwara, jestem z firmy Gutów Academy. Dzisiejszy wykład poprowadzi dr Kalina Borska z Totnes w Anglii. Dzień Witam. Dobry. Dzień dobry. Wykład będzie trwał około 45 minut i później zrobimy sobie Q&A, więc jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, a na pewno takie się pojawią, bo wykład będzie bardzo ciekawy, ja już go wcześniej słyszałem, sam mam dużo pytań. I pamiętajcie, że jak będziecie zadawać pytania na czacie, to dodajcie na końcu znak zapytania, bo później program zbierze wszystkie te pytania i będziemy je wyświetlać tutaj po webinarze na zasadzie Q&A. Ja się na 45 minut wyłączę i później do Was wrócę. Jeszcze mam takie pytanko. Jak tam będziesz dochodziła do końca, to daj znać, bo możesz się zagalopować. No właśnie, tak. Ja po prostu tutaj o znaki ostrzegawcze jak trochę odbiegam. Mam trochę taki nawyk. To co, mam trochę powiedzieć, gdzie tam studiowałam? No to proszę bardzo. Jesteście na Akademii Medycznej w Gdańsku. W pięknym Gdańsku w 2005 skończyłam. 5 lat pracowałam w Polsce, potem przyjechałam do Anglii w 2010. Mieszkałam, znaczy pracowałam w 3 miejscach, no i tutaj właśnie w Totnes poznałam lekarzy, którzy zajmują się pacjentami, którzy cierpią na bezdechy, mają problemy ze stawami, specjalizują się w dental sleep medicine. I to było po prostu objawienie, gdzie po prostu to wszystko zaczynało mieć totalnie sens. No i jak to człowieka coś zafascynuje, po prostu czytałam wszystko, co się dało. No i ci lekarze pracowali po prostu z wymowalnymi aparatami, te Mandibular Advancement Devices, MAD. A ja się zawsze zastanawiałam, czy nie można po prostu tego na stałe pacjentom jakby zaaplikować, jak jedzą, śpią, żeby to po prostu się nie zmieniało. Zadałam to pytanie, takie było trochę bez odpowiedzi. No i tak pracowałam dalej, no tych pacjentów coraz więcej się pojawiało, rozumiało się te objawy, no i zaproponowałam, że chciałabym po prostu pomóc młodej dziewczynie. Trochę się jakby denerwowałam, ale miałam ich przy sobie, mogłam skonsultować to, co chcę zrobić. I zgodziła się i ona, i właściciel firmy, w której pracowałam, także powoli można było to zrealizować. No i byłam oszołomiona, jakie życie się zmieniło. I dosyć szybko potem był inny pacjent, który troszkę starszy był. I można było porównać, jak długo wychodzi się po prostu z objawów, jeżeli się pomaga pacjentom po 20 latach objawów, porównując na przykład z pacjentką, która miała je tylko 4. No i potem specjalizując się z implantologii, oparłam się na tych dwóch przypadkach i napisałam pracę, proponując taki protokół.
który używam do dziś i naprawdę pacjentom odmienia się życie i bardzo chciałabym się tym podzielić i żebyście też używali tego w swojej codziennej pracy. No i zaobserwowałam, że można po prostu to zrozumienie włączyć i do ortodoncji, potem też cofając się dzieci i odontotropia, aż do podcinania wędzidełek. Także, ale dzisiaj się skupimy na protetyce i ortodoncji, na po prostu zrozumieniu, jaka jest korelacja między drogami oddechowymi, a tym, co my robimy. Także chyba myślę, że już przejdę do wykładu. Dobrze, także kochani, ja tutaj zrobię screen sharing, jak macie jakieś pytanka, to piszcie, ja nie będę ich widziała, na koniec po prostu Kuba tutaj wybierze najciekawszy i będziemy mieli 15 minut, spróbujemy je jak najlepiej wykorzystać. Na pewno będzie ich sporo i jeżeli bardzo będziecie ciekawi, to organizujemy po prostu kursy w Krakowie i możemy tam się spotkać i na pewno na wszystko odpowiem, jeżeli mam tą wiedzę. Dobrze, no to lecimy. Dobrze, skończę. Dobrze. No i może dodam. O, przepraszam, tutaj wyciszę. Może dodam jeszcze, że jest to pierwsza prezentacja w języku polskim, także przepraszam, slajdy są po angielsku. Na pewno na kurs w Polsce zostaną one przetłumaczone i przepraszam, jeżeli czasem będę troszeczkę tak nie mówić super płynnie, bo troszkę czasami muszę sobie przypomnieć, jak to ładnie powiedzieć po polsku. No także witam i zaczynamy. Dobrze. Okej, to jest właśnie temat mojej pracy. Implantoprotetyczna rehabilitacja pacjentów bruksujących z bezdechem mających dysfunkcję TMJ, propozycja protokołu. To była taka praca. No i pracujemy teraz nad tym, w sensie ja z taką bardzo fajną firmą, żeby przerobić ją na książkę, która nie będzie straszliwie droga. Także mam nadzieję, że też będzie przydatna. I tutaj słuchajcie, jeden z moich ulubionych slajdów. Pokazuje on, zobaczcie, drogę, którą powinniśmy oddychać, czyli przez nos, jak tlen podąża po prostu przez tutaj jamę nosową za językiem do tchawicy i przecina się droga z drogą pokarmową, czyli jama ustna, język i przechodzimy do przełyku po tylnej ścianie gardła i jest ta część nosowa, nosowo-gardłowa, orofaryngs, czyli ustno-gardłowa i krtaniowo-gardłowa, laryngofaryngs. Mhm. Tak, spróbujcie sobie na to popatrzeć, no, tu jest po prostu wszystko, tu jest wszystko, co musicie wiedzieć. Dobra, lecimy dalej. No i teraz, jakie są korzyści oddychania przez nos, nie przez usta? Czego nie uzyskamy oddychając przez usta? Nie nasączamy tlenu tlenkiem azotu, który tworzony jest w zatokach przynosowych. Również powietrze jest bardzo oczyszczane, mamy dużo tych właśnie włosków, jest filtrowane powietrze, jest nawilżane. Jeżeli oddychamy przez usta, wszystko jakby się kumuluje w tym pierścieniu Waldeyera, on brzęknie i mamy po prostu duże migdały i to jest od razu dodatkowe przemierzenie. Jeszcze jeżeli język się jakby troszeczkę nie mieści w jamie ustnej, plus jeszcze obrzęk w tylnej części jamy ustnej, no jeszcze bardziej okluduje tą drogę powietrza, która powinna lecieć przez nos do tchawicy. Także przez nos oddychając oczyszczamy to powietrze, mniej podrażniana jest ta okolica. No i co jeszcze robi tlenek azotu? Jest przeciwgrzybiczy, przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, jak również rozszerza naczynia. I co się dzieje? Tlen do organów dużo łatwiej penetruje, nawet do 18 razy więcej, tylko oddychając przez nos, a nie przez usta. Także jak rozmawiamy z pacjentami o rehabilitacji, ja zawsze mówię na początku, że naszym końcowym celem jest przywrócenie oddychania przez nos. Także, że oni mogą już zacząć ćwiczyć, że zamykamy buźkę, jedziemy samochodem i wracamy, prawda, z gabinetu do domu, zamknąć usta i ćwiczyć nos, żeby już ich przygotowywać. Potem będzie naklejanie tasiemki na usta i tak dalej, ale podkreślić to, że to jest naprawdę nasz ostateczny cel. Dobra, to jest slajd,
który szybciutko wytłumaczę. Tutaj jest to praca zrobiona przez pulmonologów. Zobaczcie, w 1991 roku, bardzo dawno temu, nie była to duża grupa pacjentów, było ich zaledwie 7, ale zaobserwowano, dlaczego pacjentom się aktywują mięśnie żwaczy przy obniżonym, jaki jest po prostu threshold, w sensie, w którym momencie, obniżając po prostu ilość tlenów we krwi, podnosi się CO2, kiedy się aktywują mięśnie żwaczy. No i po prostu wprowadzono takie małe igiełeczki w te mięśnie, nie tylko w żwacze, ale również w język i w inne tutaj mięśnie, prawda, temporalis, dookoła te, które są takie, widać było, przepracowane u pacjentów, którzy troszeczkę się męczą z oddechem. I bardzo ciekawy był wniosek, że pierwszy aktywuje się język i dopiero potem te wszystkie mięśnie, które utrzymują język uniesiony. Jest to bardzo logiczne, bo jeżeli język się zapada, pacjent się dusi, najpierw musi go podnieść i potem wszystkie te mięśnie dookoła przytrzymują żuchwę, żeby jak najdłużej to powietrze za językiem mogło przelecieć do płuc, no i potem się ten cykl powtarza. Dlatego się robi badania snu i się patrzy, ile razy pacjent ma te jakby zatrzymanie oddechu, te apnie, hipopnie, indeks, AHI. To też na kursiku dużo o tym będziemy mówić, ale generalnie istota tego wszystkiego, o czym my tu rozmawiamy, język, który po prostu się nie mieści w jamie ustnej, wprowadzając, jakby wchodząc w głębszą fazę snu, dochodzi do głębokiej relaksacji wszystkich mięśni szkieletowych, żeby nie zrobić sobie krzywdy podczas snu, jak mamy REM i są marzenia senne i tak dalej, dochodzi do paraliżu mięśni. Jest głęboka relaksacja i bardzo wtedy często zapada się ten język, który już jakby pierwotnie ma malutko miejsca i wtedy dla organizmu jest to bardzo duży stres. Tak jakby ktoś po prostu was dusił i aktywuje się cały układ współczulny, jest wybudzenie, nabranie tego powietrza i potem zaciskamy, żeby jak najdłużej powietrze za językiem mogło przejść do płuc i jeżeli, słuchajcie, to nie wystarczy, włącza się ruch, włącza się bruksowanie, przesuwanie, żeby powietrze chociaż po bokach mogło przejść do płuc. No i na logikę, prawda, patrzymy, że ta przestrzeń dla języka, ona po prostu będzie się zmniejszać przez to, że bruksuje pacjent. I co ciekawego, mięsień język w momencie, kiedy jest aktywowany, on pracuje tak jak biceps. Z czasem on będzie rósł i będzie coraz bardziej zajmował tą małą przestrzeń, którą pierwotnie już taką mamy, ponieważ tutaj jest jakby ten wniosek, że maseter był aktywowany jako stabilizator dla żuchwy, żeby pacjent mógł oddychać, czyli był to drugi mięsień, a nie pierwotny. I tutaj zobaczcie, to piękna anatomia. Anatomia wam po prostu odpowie na większość pytań. Dobrze jest sobie po prostu przerzucić ten atlas i tutaj będzie tego bardzo dużo dzisiaj i dlatego będzie dużo objawów dla was bardzo logicznych. Także widzimy, jaki jest ogromny mięsień. Język jest tak naprawdę pierwszym mięsieniem, który się tworzy przed sercem i jest najsilniejszym mięsieniem w organizmie. Także on ma dużo pracy, widzicie, oddech, mowa, jedzenie, ssanie właśnie. O to chodzi, że jest teraz mniej karmienia piersią, jedzenie jest bardzo takie rozdrobnione i nie pracują mięśnie. Nawet jeżeli mamy karmią piersią pięknie, potem to jedzonko jest za miękkie i większość ludzi teraz nie ma miejsca na zęby trzonowe. Jak patrzy się na czaszki ludzi pierwotnych, tam nie było problemu z ortodoncją, ponieważ ten wysiłek mięśniowy powodował, że dochodziło do stymulacji wzrostu kośćca. Jest generalnie taka epidemia de facto, nie do rozwoju tej twarzoczaski, tej dolnej trzeciej części, no właściwie środkowej też, bo jeżeli szczęka jest wąziutka, ona tak samo jest dnem jamy nosowej i ten nosek jest za wąski. Jak jeszcze do tego dochodzą alergie, jest wszystko zablokowane, dziecko otwiera usta i nie ma, język nie dochodzi do podniebienia i nie stymuluje horyzontalnego wzrostu. I teraz górna szczęka blokuje całą żuchwę, żeby ona mogła się wysunąć i to ciało języka jest zreturowane do tyłu, także na przegranej pozycji jest po prostu już dziecko i ono też się dusi. Jak mamy tą śmierć łóżeczkową, mówi się teraz, że dzieci nie śpią spokojnie, ADHD,
To będzie nasz ostatni tam slajd, który pokazuje dzieci, które mają tą diagnozę ADHD i dzieci, które mają diagnozę obstrukcyjnego bezdechu. Nie da się ich odróżnić, bo tak naprawdę większość z nich po prostu poprosi się o otwarcie ust, a są wielkie migdały i te dzieci się po prostu duszą. I dlatego jest w systemie dużo adrenaliny i jest to mechaniczna przeszkoda. Nie trzeba brać tych bardzo ciężkich leków jak Ritalina, które mają, to są tak naprawdę silne neurologiczne leki, które no nie chcemy podawać tak małym dzieciom. I tutaj zobaczcie, jest rozpisane, które mięśnie biorą udział w tak naprawdę otwieraniu drogi oddechowej. I zobaczcie tutaj język sam sobie, kość gnykowa, tutaj te przyczepy mięśniowe, właśnie więzadła, które się doczepiają, one, jeżeli ten mięsień bardzo pracuje, to ten przyczep kostny też będzie się jakby pogrubiał. I zobaczycie te torusy, zaraz Wam to też to pokażę na takich fajnych slajdach, ale to też można sobie taki screenshot zrobić i widać właśnie skroniowe mięśnie, żwacze, dna jamy ustnej, tutaj gdzie właśnie te torus mandibularis widać po bokach, gdzie są przyczepy po prostu tych mięśni, które muszą tak bardzo pracować, żeby pacjent mógł lepiej oddychać. Rylcowo-gnykowy właśnie, zobaczycie, będzie ten Eagle syndrome zagadkowy, już nie będzie taki zagadkowy. I tutaj zobaczcie, jaka to jest, ile tu jest mięśni po prostu, jak to wszystko pracuje, żeby pacjent mógł oddychać. Ci ludzie są po prostu wymęczeni po nocy. Tak naprawdę oni nie regenerowali się, nie spali, tylko po prostu walczyli o życie, więc rano są wymęczeni. Ja jestem też tego przykładem. I słuchajcie, chronicznie, jak to trwa lat 40, to w końcu po prostu prędzej czy później konsekwencje tego się kumulują. I co zaobserwowano? Po prostu pacjenci nie mogą nawet wejść do tej głębszej fazy snu, mało jest REM-u, nie regenerują się, stany zapalne się kumulują w organizmie. Pacjent jest w takiej deprywacji snu tak naprawdę, jest zmęczony. Jest problemy są właśnie z pamięcią krótkotrwałą, też inne są jakby wybory dietetyczne, proste cukry, po prostu to jest silniejsze tak naprawdę od człowieka, że jego wybory są takie no, nie najlepsze dla niego. Był zrobiony taki bardzo ciekawy eksperyment, właśnie pacjenci, którzy jakby no, nie pozwolono im zasnąć przez całą noc, ci, którzy spali, był taki szwedzki stół, były rzeczy bardzo zdrowe i prawda, słodkie i czekolady, i to po prostu to była taka silna potrzeba, żeby prosty cukier po prostu przyjąć, a jeszcze równolegle, jeżeli mamy deprywację snu, stajemy się bardziej insulinooporni. I bardzo często ci pacjenci bezdechowi rozwijają cukrzycę drugiego typu. I teraz zobaczcie, tak samo to przyduszanie i aktywację układu współczulnego, adrenalina, podnosi się ciśnienie. I co zaobserwowano? Pacjentom, którym się otwiera te drogi oddechowe, im się samo reguluje nadciśnienie. To są bardzo duże oszczędności dla NFZ-u, NHS-u czy FDA. W Stanach właśnie zaobserwowano, jakie duże są oszczędności, jeżeli refunduje się pacjentom leczenie bezdechu sennego, nadciśnienie, cukrzyca, demencja, też do tego zaraz przejdziemy, że refundują po prostu pacjentom te aparaty. Najczęściej to są te Mandibular Advancement Devices, MAD, ja uważam, że one są troszeczkę MAD, to takie osobiste, ponieważ prędzej czy później są niechciane ruchy ortodontyczne, nie ma takiej stabilizacji. To jest bardzo malutki staw i tak naprawdę jeżeli takim aparatem wkładamy go do ust, otwieramy ten staw i potem go wyjmujemy, to jest duży kolaps. Te malutkie przestrzenie chcą mieć spokój, dlatego ja właśnie proponuję, żeby na stałe pacjentom po prostu zrobić dużo miejsca dla języka, i żeby w stawie nie było tego szoku, nie właśnie aparat, tylko coś trwałego. I ci pacjenci, im te objawy nie wracają. I de facto z czasem bardzo dekompensuje się całe ciało. I zaraz zobaczcie, dlaczego to wszystko, to jest po prostu szkielet i anatomia. Tutaj zobaczcie ten język, który wypycha do przodu, ponieważ właśnie pacjent się dusił, leżąc właśnie płasko, horyzontalnie, jest ta głęboka relaksacja, to pierwszy podnosi się język i zobaczcie, tongue thrust. Jak mamy jeszcze parodontalne ząbki, to nagle dlaczego tak migrują niektórym pacjentom? I wtedy się widzi, że są wąskie łuki, często pacjent oddycha przez usta już nawykowo,
nosa długo nie używał, ten język się pcha, a jeżeli mamy bardzo głębokie ortodontyczne zgryzy, to on tylko jakby nie ma szansy wypchnąć się przed jedynki, które prawda, dotykają dziosła w żufie, no to mamy boczne zgryzy otwarte. I czasami po ortodoncji, która zmniejsza miejsce dla języka, on będzie walczył. I są te relapsy nieszczęsne. Nie ma relapsów, jeżeli się poszerza łuki i uczy pacjenta oddychać przez nos. Właśnie miofunkcyjna terapia do tego służy. I jest to bardzo wartościowe, żeby właśnie nauczyć te mięśnie na nowo inaczej pracować, bo jeżeli stało się to nadwykiem, że jest połykanie takie z wypychaniem języka, a chcemy połykać kładąc język na podniebieniu, to dorosłą osobę też trzeba przećwiczyć, żeby to zmienić i mieć stabilność, jeżeli chodzi o ortodoncję, ale tak naprawdę ona i tak będzie. Sami zobaczycie, jak zaczniecie leczyć swoich pacjentów. I tutaj zobaczcie, jak ten język ma za malutko miejsca. I teraz, jak sobie wyobraźcie, że leży pacjent, on po prostu pcha ten język i on po prostu dosłownie zaczepia między te zęby, żeby to powietrze za nim mogło przepłynąć. I zobaczcie, jaki duży jest ten język, jaka mała przestrzeń, jak ten pacjent walczy, jak się po prostu na nich patrzy, oni są wymęczeni. Mówię to też po sobie, słuchajcie, ja też leczę siebie właśnie poszerzając łuki i no nieprawdopodobne to jest, więcej energii, człowiek zaczyna się ruszać bardziej, no jest bardziej wyspany. Moim jakby głównym powodem dla leczenia była prewencja tak naprawdę, słuchajcie, demencji, ponieważ w trzeciej głębokiej fazie snu, co się dzieje, astrocyty, czyli komórki między neuronami, zwężają się 60% i płyn mózgowy może przepłynąć i zabrać metabolity codzienne. Jeżeli nie schodzimy w ogóle do tej fazy snu, po prostu akumulują się te metabolity i tworzy się po prostu te nieszczęsne płytki i jest potwierdzona korelacja bezdechu sennego i chorób neurodegeneracyjnych. Także naprawdę to jest inwestycja w zdrowie. Jeżeli pacjenci na przykład mówią, dlaczego to tyle kosztuje albo tyle trwa, tak naprawdę jest to bardzo poważna inwestycja, że człowiek po prostu może lepiej oddychać, spać, regenerować się dziennie i najczęściej to pacjenci jakby rozumieją, że rzeczywiście to nie jest tylko, żeby mieć ładne, proste zęby, tudzież protetykę porządną, ale żeby po prostu no, żyć zdrowiej, dłużej i radośniej, bo jak jest człowiek wymęczony i niewyspany, to też jest szklanka jest wtedy do połowy pusta, a nie pełna. Nie? No, także to jest 70%, mówi się, że 70% jakby jest to potwierdzenie, te zagłębienia po bokach języka, ale tak naprawdę, no dlaczego 70? No, pewnie więcej, no bo jeżeli są odciśnięte jakby te dołeczki, to znaczy, że jest za mało tego miejsca. Nie? Oki kałki. No tutaj bardzo lubię ten cytat. Tak naprawdę natura nie łamie swoich zasad, tak obserwujemy. Czasami też ja też mogę się absolutnie mylić. Najważniejsze, żeby pokornie obserwować, co się dzieje. Czy jak coś zrobiliśmy, czy jest stabilnie, czy coś zmienić. Po prostu nie fiksować się. Zawsze być takim otwartym i będzie wtedy progres. Okej, no i tutaj zobaczcie, jak ten język pcha, bo człowiek się dusi, no to nawet cały zacementowany tutaj retainer przesuwa cały blok zębowy i te właśnie zagadki są bardziej rozwinięte, w sensie jakby rozjaśnione. Nie? Dobra, no i tutaj zobaczcie, chrapanie, jak mamy ten języczek, mięśnie w okolicy tylnej właśnie gardełka i z wiekiem również one tracą sprężystość. I co się na przykład się dzieje? Widzimy pacjentów, na przykład starsi ludzie, bardziej się pochylają do przodu, żeby im się lepiej oddychało. A przez to, że teraz cywilizacyjnie większość pacjentów jest troszeczkę za wąskich, mamy ten problem z forward head posture. Nie tylko są to telefony, też oczywiście mogą być. Ale lecząc pacjentów i rozszerzając im łuki ortodontycznie, czy właśnie protetycznie, widzimy, jak głowa się po prostu cofa, bo człowiek nie musi się tak pochylać, żeby dobrze oddychać. I tak samo jest u małych dzieci. To jest, słuchajcie, slajd właśnie z kurcu implantologicznego, gdzie tak strasznie my chcemy więcej tej kości, więcej, więcej. No i pokazany jest, jak przyczep mięśniowy,
i mięsień, który pracuje, powoduje zagęszczanie kości. I tutaj widzimy rylcowaty wyrostek. Jest on wydłużony, taki zminalizowany, bo tu, i tutaj mamy też w żuchwi widać te właśnie takie zagłębienie. Pacjent, który widać, że zaciska, zgrzyta ząbkami, że mięśnie żwacze pracują ciężko i wtedy te wydłużone rylce też i też właśnie torusy, torus palatinus mandibularis, ponieważ mięśnie pracują mocno, możemy właśnie zobaczyć i zobaczcie, tu jest tongue thrust, czyli pchanie języka plus torus palatinus, bo tam przyczepia się mięsień i tu jest śliczny, słuchajcie, zobaczcie jaki fajny slajd, gdzie widać, gdzie ten torus palatinus, gdzie ma przyczep mięśniowy. To są mięśnie, które pracują, jeżeli po prostu chcemy odsunąć się od tylnej ściany gardła, żeby oddychać. Także te jakby objawy, już jakby nie da się ich nie zobaczyć. Jak zobaczycie u tych pacjentów, którzy słabo śpią, zgrzytają z wami, nagle podnosi język, tu przyczep jest tongue tie, są torusy, to wszystko i właśnie szpary między zębami przednimi albo zgryzy boczne otwarte, gdzie mamy intruzję trzonowców, to wszystko się wiąże. Tutaj o, mięsień piękny, skroniowy, bardzo duży. Pacjenci mają właśnie te napięciowe bóle mięśni po prostu, bo one są zmęczone. Tak samo przez to, że pacjent się dusi, słuchajcie, no to jego tkanka mózgowa sama w sobie też domaga się tlenu, jest niedotlenna i mamy chroniczne bóle głowy. Właśnie migreny, poranne bóle głowy, bo jest po prostu niedotleniony pacjent. No i tutaj a propos właśnie torusów i zobaczcie jakie ma wąskie łuki pacjent. Przesunięte są te przedtrzonowce do wnętrza, do języka. A czemu tak się dzieje? Słuchajcie, jak mamy malutkie dzieci i one bardzo pracują, żeby ten pokarm pobrać, zaczynają być silniejsze mięśnie okrężne ust dookoła. W sensie język, który leży na dnie jamy ustnej, ponieważ dziecko oddycha przez usta, jest słabszy. Pozycja zębów wynika z siły języka i mięśni zewnętrznych, czyli okrężne ust i policzkowe. Jeżeli one są silniejsze, to wszystko jest jakby pochylone do języka, nie poszerza się łuk i potem mamy właśnie te inne dodatkowe objawy. Właśnie widać abfrakcję od zaciskania, ząbki są po prostu tak jakby ścięty trawnik i to wszystko zaczyna mieć sens. Nie? No i tutaj zobaczcie, tutaj bardzo duże torusy mandibularis, no i mamy właśnie starcie, tu jest też przyczep językowy jest krótki, takie silne erozje są najczęściej przez to, i ja wrzuciłam to, słuchajcie, mam nadzieję, że większość z was widziała, jaka jest korelacja między zamknięciem, opadnięciem języka na tylną ścianę gardła, a refluksem. Może ja wrócę teraz do tego pierwszego slajdu, szybciutko. Zobaczmy, czy możemy tutaj to zrobić szybko. To jest 19. Mhm. O, tutaj zobaczcie, są dwie rurki, do tchawicy i do przełyku. I teraz jeżeli ten język cofnie się na tylną ścianę gardła, on od góry zamyka te dwie rurki. Płuca zasysają i wyciągają po prostu zawartość z żołądka. I potem pacjent pobiera ten oddech i zawartość tego po prostu przemieszcza się do jamy ustnej i mamy te bardzo silne po prostu erozje, bo jednak kwas żołądka jest bardzo, bardzo silną substancją. Ok. Lecimy dalej. I właśnie będziecie widzieli po prostu te objawy u pacjentów, którzy mają wąskie łuki, walczą o ten oddech i mają predyspozycję do przerostów po prostu kostnych, będą mieli torusy. I one też dodatkowo też okupują jamę ustną, także to wszystko potem coraz dramatyczniej się pogarsza. Dlatego im wcześniej zapobiegniemy temu, to ten pacjent naprawdę. No, nie mówię nawet, że koszt leczenia, ale po prostu będzie miał mniej, to jest taki efekt domina.
No właśnie, mowa tutaj bez końca. Ja to wszystko Wam powiem na tym kursie i może w tej książce też będzie, ale dzisiaj spróbuję po prostu taką esencję Wam podać. No i tutaj znowu trochę anatomii, okej, te bolesne, pterygoidalne mięśnie, bo to wszystko po prostu pracuje, żeby unieść żuchwę. I zobaczcie, charakterystyczne właśnie przerośnięte żwaczem, pochylona główka, forward head posture. Tutaj jest cofnięta ta żuchwa, jak ci pacjenci po prostu pracują tak naprawdę. I wiecie co, jak się rozszerza im tył koronyczny, widać jak to wszystko się rozluźnia. Ta twarz jest zupełnie inna, nie jest taka ściśnięta, taka po prostu wysuszona od tej pracy, tylko po prostu ten pacjent się cały rozluźnia. Także my, jest to ewidentne, że my coś zmieniamy. Teraz ten nieszczęsny botoks w żwacze utrudnia im po prostu walkę o oddech. Także słuchajcie, nie róbmy tego, bo oni po prostu bardziej się podduszają. Jeżeli chodzi o napięciowe bóle, nie wiem, przy na przykład mięśnie tam skoniowe, może, ale po prostu lepiej leczyć przyczynę niż objaw. Okay? Bo to tak naprawdę no, jest niechcącą iatrogenią. Jeżeli człowiek nie ma tej wiedzy, to po prostu szkodzi temu pacjentowi. No i tutaj taka ciekawostka, bo jakieś takie estetyczne zabiegi, usunięcie tej przerośniętej kości. Dobra. No i tutaj właśnie ten kwas żołądkowy przemieszczający się do jamy ustnej, plus właśnie to zaciskanie, a potem ścieranie, gdzie ten język coraz bardziej okupuje jamę ustną, gdzie musimy zacząć nim ruszać, żeby to powietrze w ogóle mogło chociaż po bokach się przesunąć, jest bardzo dramatyczne starcie. I wtedy mamy tych pacjentów, gdzie to praktycznie jest do dziąsła. Ja takich pacjentów leczyłam i można im pomóc. I ten protokół protetyczny działa. No po prostu oni się lepiej wysypiają. To jest coś przepięknego. No i wiemy, że po prostu pomagamy im też w innych problemach zdrowotnych, gdzie mogą usunąć te stany zapalne. To są często pacjenci, którzy mają diagnozy pod tytułem MS, a to nie jest tak naprawdę MS, tylko oni są po prostu mają chroniczne przemęczenie, bo jest deprywacja snu, stan zapalny się kumuluje w organizmie i my możemy po prostu im pomóc i po prostu musimy mieć tą wiedzę. Tak naprawdę jest to konieczne, bo za długo po prostu nie wiedzieliśmy, skąd to się bierze i dlatego cieszę się, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że po prostu ta wiedza sama będzie dalej po prostu płynęła. I teraz tak, przy zaciskaniu, jak mamy te abfrakcje, ja zawsze tłumaczę pacjentom, żeby sobie wyobrazili, tak jak zaciska się ząbki, tak jakby się na piłkę usiadło, to na tej kurwaturze wypycha się elementy szkliwa. Szczotką raczej tego nie zrobimy, bo szkliwo jest najtwardszą tkanką zęba. Bardzo duże siły są potrzebne, żeby odpryskło szkliwo. Przy zaciskaniu mamy po prostu bardzo dużo tych abfrakcji. Jeżeli to jest taka pojedyncza, to tam najprawdopodobniej ząbek jest wysunięty z łuku i jest dodatkowe siły, dlatego do tej abfrakcji dochodzi. Jeżeli jeszcze do tego mamy refluks, to mamy erozję. I jeszcze atrycja, jeżeli bruklizm się włącza, to już jest dramatyczne też już zmniejszenie tak naprawdę objętości dla tlenu, dla języka i potem on się wciska w airway passage. Także to pokazuje, że pacjent naprawdę walczy. No i tutaj te rozkielcowate, no tutaj właśnie ten Eagle syndrome. Widzimy, zobaczcie, jaka jest przyokrąglona tutaj część żuchwowa kości. To tutaj właśnie ten przyczep żwaczowy, jakie wypracowane są te żuchwy. No i ten wyrostek właśnie rylcowaty się mineralizuje i potem właśnie boli pacjenta, jak skręca główkę w lewo, prawo. Czasami jeszcze, nie daj Boże, uciska to na naczynie. I może dochodzić do po prostu niedotlenienia tkanki mózgowej, jakieś omdlenia i zawroty głowy i takie objawy. A tak naprawdę źródło jest w języku, który po prostu nie ma miejsca, słuchajcie. I się zapada i pacjent się dusi. Trzeba im po prostu pomóc. No i tutaj właśnie takie różne przypadki, też z dawien dawna. Także ludzie naprawdę na to cierpieli już od dłuższego czasu. Prawdopodobnie jak właśnie się pojawił cukier i jakaś forma po prostu tych cywilizacyjnych ułatwień. Nie? Dobrze, no tu jest też strasznie fajny taki image. Jeżeli mamy, słuchajcie, wiotkość, jeżeli jest oddychanie przez usta, to te mięśnie, to podniebienie miękkie jest takie zwiotczałe, bardzo długie i również ono
jakby zbliża się do korzenia języka i dużo szybciej dochodzi do zamknięcia. Tam są takie skale Malampati, gdzie się ocenia, czy jest długie podniebienie i tutaj można właśnie miofunkcyjną terapią pomóc tym lub na przykład zabiegami, czasami się to wycina, ale one nie są zbyt skuteczne, ponieważ ten język nadal ma mało miejsca. Trzeba dać więcej miejsca dla języka i tylko wtedy można rzeczywiście bardziej długotrwale pomóc tym pacjentom. Dobra, no to lecimy dalej. No i tutaj zobaczcie, te przyczepy mięśniowe, tych mięśni, które pracują, one bolą. No i potem promieniuje to wszystko, tak, te bóle głowy, w zależności od tego, nawet słuchajcie, jak z jednej strony pacjent straci zęba, tutaj ucisk jest większy i ta strona będzie bardziej bolała. Otwieramy usta, jest po prostu korelacja. Przy pochylaniu do przodu bardzo właśnie te obolałe są te mięśnie karku. Jest kompensacja przez cały organizm. Zaraz tutaj pokażę Wam kolejny slajd. No i właśnie dzieci, że nie garb się, ale tak naprawdę to dziecko po prostu nie oddycha przez nos. Ma duże migdały najczęściej, wąskie łuki zębowe, taka ptasia buźka. On po prostu się dusi i on musi się pochylić, żeby po prostu móc w ogóle żyć, także tutaj trzeba pomóc, żeby rozszerzyć szczękę i żuchwa może się wysunąć i główka sama wraca. Okay. O, i to jest super fajny slajd, pokazuje jak właśnie pochylenie się do przodu zwiększa po prostu tą przestrzeń za językiem, że pacjent może łatwiej oddychać. I to jest źródło forward head posture. To jest właśnie z tej mojej pracy jakby taka naprawdę bardzo ważna rycina. Ja uważam, że właśnie taką pierwotną potrzebą jest oddech, a niekoniecznie, prawda, czy tam telefon, inne rzeczy. No też oczywiście, ale priorytetyzować będzie organizm to, co jest dla niego ważne, żeby przetrwał. No i są różne właśnie bardzo piękne urządzenia, które nam obrazują, jaka jest rzeczywiście ta przestrzeń, jak mamy otyłość. To jest tkanka tłuszczowa, też bardziej tutaj zwęża nam te drogi, ale co się bardzo często to są szczupli, wysportowani pacjenci i również mają bezdechy i cierpią, i są zmęczeni i po prostu im się już żyć nie chce. No tutaj charakterystyczne właśnie twarz takiego dziecka, które oddycha przez usta podczas snu, odchyla główkę, tak jak mamy pacjenta takiego, słuchajcie, nieprzytomnego, no to się odchyla, żeby otworzyć mu ten tor oddechowy. No i to powinno budzić troszkę niepokój rodziców, bo buźka powinna być zamknięta, ale musi być wtedy nosek udrożniony. Także w ciągu dnia ćwiczymy, żeby używać ten nos i dopiero jak jest dziecko przyzwyczajone, można zakładać na przykład ten plasterek na usta, tudzież inne aparaty, ale im wcześniej się reaguje, tym łatwiej można kierować wzrost po prostu całej twarzoczaszki dziecka, żeby nie miało właśnie tej podłużnej buźki, ponieważ jak jest wąska szczęka, no to gdzie ta żuchwa może rosnąć? Tylko na dół. No i mamy właśnie ten long face syndrome, taka też zmora tych czasów. Teraz zobaczcie, jak się pochyla do przodu w sensie głowę, jest to bardzo duże obciążenie dla kręgosłupa, 2 centymetry bodajże, wiecie co, nie mam tej ryciny tutaj, ale tam chyba to jest 5 kilo dla pleców, takie 2 centymetry przesunięcia do przodu i teraz przez cały szkielet musi to być skompensowane, żeby człowiek mógł stać w pionie. No i potem ma bóle w innych częściach kręgosłupa. Ciekawa sprawa, jak na przykład stracimy ząbka po jednej stronie, bardziej tutaj jeszcze jest ta walka w nocy, także bolą potem te stawy. I jeżeli mamy ból z jednej strony, no to organizm chce uciec jakby od tego napięcia. No i co się dzieje? Potem ramię się podnosi, no i potem biodro i kolanko. I tak funkcjonuje pacjent lat wiele i nagle musi mieć operację kolana, operację biodra. I powiem Wam, że ja po prostu opracowując ten protokół, no i prawda, otwieramy im te trochę drogi oddechowe i on pacjent mówi, że on nie potrzebuje operacji, tak? Ja sama byłam zadziwiona, słuchajcie, jaki to jest taki efekt domina, ale takiej fajnej dekompensacji, ale on musi mieć tą pracę stałą. Czy on leży, czy on je, czy on śpi, ja uważam, że powinno to być na stałe, a nie wyjmowalne, żeby organizm na spokojnie mógł nie bać się, że te symptomy wrócą, że on idzie w jedno, że jest to droga jednokierunkowa. Jeszcze może tylko dodam, że przy protetyce idziemy w wymiar, jest tylko w dwóch wymiarach, w dół i do przodu, w komforcie mięśniowym. Jeżeli mamy ortodoncję, to mamy trzy wymiary. Mamy horyzontalnie i też możemy właśnie ekstrudować, no pięknie poszerzać, także jeżeli pacjent jest młody, to lepiej robić ortodoncję.
Czasami jest kombinacja ortodoncji, jeżeli pacjent może sobie pozwolić, żeby jak najbardziej go poszerzyć i potem jeszcze odbudować go, zwiększając dodatkowo jeszcze przestrzeń dla języka. Dlatego jak jeżeli pacjentom robimy tylko protetykę, no to musimy wytłumaczyć, że my tutaj no, jesteśmy troszkę ograniczeni i może tak być, że jeszcze pacjent będzie trochę zaciskał. Może nie tak dramatycznie, na pewno nie będzie tak dramatycznie, ale uprzedzić, że no, nie możemy jakby bez końca w dół i do przodu przeciągać, więc może nie być zupełnej rezolucji. Także to jest też słuchajcie, coś, co zaobserwowałam, ale jak się pacjentom logicznie to wytłumaczy, to no, po prostu się pacjenta edukuje. Nie? Najpierw siebie i potem pacjenta i razem po prostu idziemy w jednym kierunku. No i tutaj mamy charakterystyczne, wiecie, zobaczcie te buźki, no wymęczone ci dzieci, niewyspane, bardzo ma to wpływ na rozwój po prostu tkanki mózgowej, bo jest niedotleniony mózg tak naprawdę. I żeby dziecko tak naprawdę osiągnęło swój pełen potencjał, ono musi po prostu oddychać. Nie? Także to jest nie tylko ortodoncja, ale tak naprawdę w ogóle przyszłość tej istoty. No i tutaj te nieszczęsne migdałki, no powiem wam, że tutaj w Anglii jest bardzo trudno niestety już ten zabieg uzyskać. Każą tym biednym dzieciom mieć anginę 8 razy w roku, żeby usunąć migdały, które są no, już takie chroniczne i nie chcą się skurczyć, ale jak tylko coś takiego widzę, to od razu mówię o oddychaniu przez nos, żeby zamykać tą buźkę, żeby ten kurz i to wszystko nie podrażniało migdałów i one mają szansę się zmniejszyć, bo na zabieg raczej nie ma co liczyć. A te dzieci po prostu, słuchajcie, się duszą, nie? Jakby nie patrzeć. No i tutaj widzicie, jak się nic z tym nie robi, to tak to potem wygląda. No i właśnie, słuchajcie, zbliżamy się do końca tego naszego, tej skróconej wersji wykładu. Chociaż nie, to może z tym czasem nie jest tak, że zaraz to sprawdzę, co jest Kubą. Mogłabym nawet trochę więcej powiedzieć. I zobaczcie, w jednym pomieszczeniu mamy dzieci, które mają diagnozę bezdechu sennego, które miały badanie snu i wiemy, ile razy ono po prostu przestaje oddychać, jak się obniża saturacja tlenu we krwi. Ten apnie-hypopnia indeks to jest taki mierzalnik, gdzie przez 10 sekund jest kompletna kasacja oddechu. To jest bardzo długo. Czasami to są 3, 5, 4, ale ogólnie widzimy, że dziecko jest po prostu niewyspane, nie może się skoncentrować, bo ono jest zmęczone po prostu. Mówi się, że jest troszeczkę jakieś powolne, ale tak naprawdę to jest chroniczne niedotlenienie i niewyspanie. I potem nie daj Boże właśnie jak włącza się rytalinę i te ciężkie leki, no po prostu i mówi się tym dzieciom, że są po prostu, no niestety trochę mają jakąś tam disability i one idą z takim myśleniem o sobie i czasami to może mieć naprawdę dosyć dramatyczne jakby skutki. Także my jako stomatolodzy, słuchajcie, mamy bardzo dużą rolę. Po pierwsze, żeby jakby rozumieć te aspekty, po drugie, żeby mieć narzędzia i nie bać się pomóc. No i właśnie są te trenery dla dzieci, można od razu mówić o takich właśnie nose cones do poszerzania noska, w sensie żeby odblokowywać nosek takimi sprayami dla dzieci, dla dorosłych też, bo w każdym wieku te problemy się pojawiają. No tutaj przygotowałam takie zdjęcie, tu pacjent sam zrobił sobie zdjęcie przed i po. I też na tym moim kanale YouTube właśnie Tomasz się wypowiada, jak przestało go boleć kark, że nie musi chodzić do chiropraktyk regularnie, że już oszczędności w tej sferze już zwracają jakby tą inwestycję, ale on po prostu właśnie inna twarz. Te mięśnie są takie bardziej rozluźnione, no i wysunięta jest ta żuchwa. No zupełnie inaczej wygląda, zobaczcie, tutaj na dole mamy tak jakby trójkąt twarzy, a tutaj jest drugą stronę, no, po prostu jest ta żuchwa została uwolniona do przodu. I powiem wam coś ciekawego, przypuszczam, że część z was jakby troszeczkę tam czytała, co ja tam rzucam na tym Facebooku, że inkrementy przy ortodoncji 0,25 mm, czyli tyle, ile jest para ozębnej, taki inkrement na tydzień pozwala organizmowi budować kość. Nie ma wtedy bólu, ponieważ my nie pchamy się dalej niż ta szpara ozemna. Jest troszkę dyskomfort na początku, jak się wkłada te alignery, ale za chwilę nic pacjent nie czuje i tylko się utrzymuje w tej pozycji. I organizm sobie, słuchajcie, nadbudowuje tą kość, więc nie ma w ogóle recesji. Ja mogę, kurczę, przygotuję na kurs trochę więcej zdjęć jakby wewnątrz, gdzie widać, że naprawdę można bardzo mocno poszerzać tych pacjentów. I nie ma recesji. Jest kość. Ja też robiłam CBCT
Powiem wam, że ja tak czasami nie zawsze chcę pacjentów naświetlać. Jeżeli widzę, że jest mu lepiej, ma mniej objawów, no i po prostu to widać, to no mi to wystarcza. Są oczywiście są uniwersytety i miejsca, gdzie mam nadzieję, że to będzie bardziej dogłębnie badane, ale tak naprawdę musimy jak najszybciej im pomagać. Nie? Mamy te narzędzia, są te alignery. Jeżeli ma się to zrozumienie, że nie należy się bać, jeżeli inkrementy są wystarczająco delikatne, to naprawdę można tym pacjentom pomóc i oni nie potrzebują po prostu chirurgii. Co ciekawego też zaobserwowałam, ja zrobiłam kurs na takie aparaty z płytkami dla dorosłych, ale tam troszeczkę nie ma takiej kontroli, gdzie te ząbki się przemieszczą, szczególnie jak na przykład jest taki parodontalny ząb. Ja trochę muszę sprawdzić, co ja tam z tym czasem, gdzie jestem. Aha, czy jestem dobrze, czy już nie? Kuba, weź mi tam napisz, bo ja trochę... Nie wiem, czy ja za długo gadam, czy pytania już, czy ja mogę jeszcze dalej. Bo generalnie, słuchajcie, celem naszym jest, żeby oddychać przez nos. Jestem. I mówiono mi, że jeżeli będę używać tylko alignerów, niestety, no nie zmienię tego. Okej, okay, ale co się okazuje, pacjenci, i ja też, słuchajcie, zaobserwowałam, że jednak jest jakaś stymulacja. No i mamy taką panią, która... tam miała też inny taki problem, gdzie po prostu musiała ten język wyciągać, żeby móc zasnąć, ale mówi, słuchaj, ja po prostu ten mój nos, no jest mi dużo fajniej oddychać przez nos, czuję, że się tak nie zablokowuje, jak jest sezon pylenia, także my też zobaczcie, dajemy im lepsze udrożnienie przez nos, tylko po prostu stymulując ten horyzontalny wzrost szczęki, która jest de facto dnem jamy nosowej, uwalnia się cała żuchwa, zabierając język od gardła i zupełnie po prostu no, inny człowiek, nie? Dobrze, ja słuchajcie, muszę zerknąć, bo myśmy zaczęli, 20... A nie, no to idealnie, to jesteśmy słuchajcie jest w sam idealnie, raz. No. Dobrze. Słyszysz mnie? Kuba jesteś. Jestem. Jakby przestanę tu robić screen share i zobaczymy, czy są jakieś pytania. Dobra, to zrobimy sobie teraz Q&A, także możecie zadawać pytania. Tu już kilka pytań padło. Świetnie. Tylko tam oka mecz oglądam. Polska 1-0. Ja nie wiem, czy ja tutaj... widzisz mnie? Wiesz co, ja siebie nie widzę. Gdzieś to schowałam. O, dobra. I widać pytanka. Świetnie. To co? Zaczynamy z jakimiś pytankami. Jak będzie potrzebna rycina, to znowu po prostu zrobię screen share. Dobra. No właśnie, deprogramator. Słuchajcie, ja używam Lucia Jig i właśnie na kursiku też będziemy to ćwiczyć. Kuleczkę się robi po prostu z akrylu twardego. Wazelinkę kładziemy na przednie zęby, robimy rozdawą kulkę, nakładamy na ząbki i od spodu płaską robimy powierzchnię, żeby nic pacjenta nie kierowało w żadną stronę i przez 10 dni on po prostu z tym funkcjonuje, zakłada jak najdłużej, śpi, lepiej im się śpi, bo wszystko jest wyciągnięte do przodu i chodzi o to, żeby te zneutralizować, żeby te mięśnie zawisły na więzadłach i wtedy możemy zrobić tą rejestrację fonetyczną, gdzie mamy w dół i do przodu 66, czyli to jest pacjenta, tak jakbyście sami możecie sobie poćwiczyć, 66, żuchwa jest na dół i do przodu, były po prostu badania faryngometrem, gdzie mierzyło się, w której pozycji jest największa przestrzeń dla powietrza. I de facto niekoniecznie im dalej, tym więcej, wcale nie. No i tu była właśnie najbardziej efektywna jakby zwiększenie tego wolumenu. I właśnie w tej pozycji rejestrujemy pacjentów i oni lepiej oddychają. Widzę, że tutaj są jakieś pytanka jeszcze. Okej, dobra, to wybierajcie. Te ruchome, tak, ja zrobiłam, słuchajcie, szkolenie całe to wiwosowe i mam jedną pacjentkę, ale wystraszyłam się troszeczkę, patrząc po prostu na lekarzy, którzy sami robili sobie leczenie. Niektóre po prostu ząbki ruszają się w nieprzewidywalnym jakby kierunku i na przykład najbardziej niebezpieczne jest, że pacjent żuje z jednej strony, a dochodzi do niekorzystnych kontaktów z drugiej i powoduje to, słuchajcie, problemy ze stawami w trakcie leczenia. Ja tego po prostu nie mogę ryzykować, mieszkając w Anglii, gdzie po prostu pacjent troszeczkę, a tu skręciłem, nie wiem, tu cofnąłem, a pani, to jest pani wina, nie? Więc ja musiałam wykorzystać narzędzie, gdzie ja wiem, że po prostu pomogę im bez problemów i dlatego wybrałam po prostu Clear Aligners, a nie te aparaty, bo one są bardzo zależne od pacjenta i nie podoba mi się to, że ja nie do końca wiem, gdzie ten ząbek za chwilę się znajdzie.
A na przykład, jeżeli pacjent jest daleko, mamy też pacjentów za granicą, ja muszę wiedzieć, że on będzie bezpieczny i wolę po prostu pracować na tych aparatach, szczególnie jak się zorientowałam, że inkrement jest 0,25 mm. Nawet mówiłam Invisalign, że mają super narzędzie. Oni, jakie tam drogi oddechowe, co ta kobieta chce, słuchajcie, mam nadzieję, że z czasem to już będzie norma i wszyscy będą tego używać. Lecimy. Czy pani pacjenci używają? Tak. Tak, oczywiście są pacjenci, którzy mają CPAP machine i robię im leczenie i nalegam, że mają jedno i drugie używać. Po prostu łatwiej będzie przechodziło to powietrze, ponieważ jeżeli pacjent ma, mamy pacjenta, to jest profesor, słuchajcie, radiologii, który zatrzymywał oddech 80 razy na godzinę. No po prostu w ogóle nie spał, nie? Więc ja zrobiłam swoją robotę. Zupełnie mówię, że po prostu dawno już po prostu się tak nie wyspał, ale jeżeli on do tego jeszcze ma CPAP, no to on jest dużo ładniej natleniony. Także nigdy bym nie powiedziała pani, że nie musi pan używać CPAP-u. Absolutnie. Nie, jest to bardzo poważna decyzja. Nie należy ona do mnie, tylko najczęściej do lekarza medycyny snu. Trzeba po prostu zrobić badanie snu i zobaczyć, jaki jest apnia, hipopnia, indeks, chyba że naprawdę jest zero. A są takie przypadki, Vivos pokazuje, demonstruje, bo też mają, oni mają wspaniałe sukcesy. Tylko ja po prostu wybrałam rzędzie bardziej przewidywalne, ale nigdy bym nie powiedziała pacjentom, żeby nie używali CPAP-u, wręcz odwrotnie, proszę, i jedno i drugie. Co pacjenci zaciekającymi w czasie czuwania? Jakie leczenie pani stosuje? Czyli słuchajcie, jeżeli w nocy jest wszystko takie przykurczone, to to już się robi nawykiem. I w ciągu dnia, mówię pacjentom, żeby zmienić nawyk, to trzeba świadomie około 1000 powtórzeń mieć, żeby mieć nowy nawyk. Czyli po prostu, jak mówię pacjentom, na przykład obserwuj się, jedziesz samochodem, czy one są razem. Zęby nie powinny być razem, tylko jak jemy i przełykamy. Nie? A jak na przykład jesteśmy w takiej rozluźnionej, jakby chcielibyśmy w rozluźnionym jakby stanie, to nie powinno być zupełnie kontaktu i po prostu mówię im świadomie po prostu rozkluduj, otwórz te ząbki i usta niech będą złączone, ale w środku po prostu otworzyć i powtarzać to do skutku. Jeżeli my jeszcze swoją robotę zrobimy i tej walki w nocy tak nie ma, oni po prostu zmieniają ten nawyk, ale musi być ta część świadoma. To jest jakby tak jak praca z mięśniami, nie musi być ten trening. Mhm. Czy stosuje pani biobloki dla dzieci ortotropią? To jest, słuchajcie, kolejny jakby krok. Na razie nie mam jeszcze, słuchajcie, trudno robić wszystko od razu. Bardzo chcę pracować z bioblokami. Na razie używam tych trainerków, po prostu takie te silikonowe. Chodzi o to, żeby dziecko zamknęło ustka, oddychało przez nos, żeby odsunąć troszkę te silne mięśnie okrężne, żeby wzmocnić język, żeby po prostu te łuki były szersze. Widzę, jak te ząbki po prostu, słuchajcie, z tej deviation to idą do przodu. Na razie pracuję z tym, bo wiem, że jest to takie bezpieczne, ale jestem pełna szacunku dla ortodontów, którzy pracują z biblokami, jak najbardziej. Jest to świetny, świetny aparat. Czy w uzupełnieniach protetycznych stosuje pani prace tymczasowe do adaptacji pacjenta? Świetne pytanie. Teraz tak, jak mam pacjentów objawowych, czyli przychodzi, że TMD i troszeczkę jest bruksowanie, nie wiemy do końca, gdzie jest ten zgryz i po prostu jest ból, to stosuję ten mój protokół do przodu, na dół 66, kompozytowe overlaye, żeby pacjent mógł sobie znaleźć tą idealną pozycję. 3 miesiące zazwyczaj to trwa. I jeżeli czasami zostają na tych kompozytach, czasami jeżeli nadal jest takie residual clenching, czyli jeszcze troszkę pacjent zaciska, bo te łuki miał pierwotnie wąziutkie, zamieniam to na porcelanę, najlepsze jest złoto, w ogóle na ostatnie zęby. Jak mam pacjentów nieobjawowych, czyli bez bólu w stawach skroniowo-żuchwowych, tylko właśnie są mięśniowe, tam zgrzyta, ale nie cierpi w sensie bóli w stawach, robię od razu protokół złoto i porcelana i to zostaje. Ale jeżeli jest pacjent objawowy, muszę dać mu możliwość, żeby on po prostu znalazł to swoje miejsce sam. Okay? I dopiero po pewnym czasie zamieniam. Jeżeli jest odpryskiwanie, nie zawsze. Czy współpracuje pani z logopedami? Chodzi mi o terapię i funkcjonalną naukę prawdziwej pozycji spoczynkowej, z języka, połykania życia. Mam wspaniałą panią myofacial therapist tutaj. Jest to tak naprawdę, słuchajcie, bardzo małe jeszcze środowisko tutaj w Anglii. Jak najbardziej.
jak najbardziej, nawet u dorosłych, czasami poszerzamy im te łuki, a on dalej chrapie, bo tak naprawdę potrzebne jest po prostu zmienić napięcie tamtych mięśni. Jest to bardzo wskazane. Nie mam logopedy jako tego, mam panią od Myofascial Therapy, ale bardzo bym chciała też logopedę mieć i bardzo, bardzo wam polecam. W trenerach usta muszą być zamknięte na siłę. Nie da się nic na siłę zrobić. Słuchajcie, dziecko czy dorosły jest w stanie zamknąć usta w momencie, kiedy może przez nos oddychać. Jeżeli nos jest zablokowany, są jakieś obrzęki, jest tak, jakieś strukturalne są przeszkody. Widzicie, te przegrody wykrzywione, często gęsto, podniebienie, jeżeli jest bardzo wysokie, ponieważ język w czasie rozwoju leżał na dnie, oddychanie było przez usta, nie dochodził do podniebienia, żeby te horyzontalnie stymulować wzrost i nie może po prostu przegroda nosa zejść na dół. I ona tam jest taka wygięta i czasami wpukla się w to miejsce, gdzie jest filtracja z zatoką i czasami po prostu trudno jest pacjentowi, czasami jest to po urazie. Także trzeba zobaczyć, na ile jest pacjent w stanie noskiem lepiej oddychać. Jest tak zwany kotel test, prosimy pacjenta, żeby sobie poddychał chwilę i potem sobie tak rozciągnął tutaj. Jest mi łatwiej oddychać. To wtedy bardzo fajne są takie nose cones albo plasterki na nos. To może po prostu od razu po pierwszej wizycie sobie zafundować, żeby od razu lepiej się oddychało przez nos. Nie? I wtedy w ogóle możemy mówić o zamykaniu ust. Nie? Jak może pacjent przez nos oddychać. Czy mogłaby pani rozwinąć temat szkodliwego wpływu iniekcji toksyny botulinowej w żwacze w bezdech senny? Okej. Okay. Czyli generalnie pacjent kładzie się spać, dochodzi do głębokiej relaksacji, zapada się język, i trzeba go unieść, żeby człowiek mógł oddychać i żyć. Jak my po prostu załadujemy mu w te żwacze botoks, on nie może tego tak unieść, więc on się trochę bardziej poddusza. Więc może te mięśnie nagle zrobią się mniej napięte, ale pacjent będzie bardziej zmęczony i po prostu w ten sposób mu szkodzimy. Że po prostu chcemy przymaskować objawy, ale pogarszamy pierwotną przyczynę zaciskania. Okay? Generalnie on się będzie bardziej dusił, także nie róbcie tego. Po prostu ortodoncja jest potrzebna. Tudzież po prostu zrobienie więcej miejsca dla języka. Czy u pacjentów zaciskających w czasie odczuwania zwraca pani uwagę na współwystępujące depresje i zaburzenia? Oczywiście. Pewnie. Jak człowiek ma zmartwienia i odruchowo zaciska, no to będzie bardzo silne. Po prostu były takie badania, że nie było korelacji zaciskania i emocji however. Jeżeli pacjent zaciska, bo się troszkę dusi i ma potem nawyk taki i potem jak się dodatkowo zdenerwuje, to on będzie jeszcze bardziej zaciskał. Także ten oczywiście ma to znaczenie, co się dzieje, czy przeprowadzka, czy jakieś stresy tam w rodzinie, ktoś jest chory, to będzie nasilone. Na przykład też się będzie bardziej nasilało, słuchajcie, zaciskanie. Jak jest sezon grzewczy, odpalamy kaloryfery, jest suche powietrze i brzęknie śluzówka nosa, czy na przykład pylenie. Och, mam katar, rzeczywiście bardziej zgrzytam, bo muszę bardziej pracować, żeby to powietrze tam dalej przechodziło. Okay? Czyli i mentalne, ale i fizyczne powody. Co pani sądzi o podcinaniu wędzidełka języka u dzieci? No kurczę, no tak. Tylko musi być razem z miofunkcyjną terapią. Bo im wcześniej, tym lepiej. Naprawdę, to jest taka wiedza, która troszeczkę została jakby zepchnięta, ale ja jestem absolutnie za tym. Im wcześniej, tym lepiej. Musi być też pomoc jakby dziecku, żeby ten język, który tam był na dole, żeby on nagle zaczął się ruszać, bo jak on nie jest przyzwyczajony i zawsze taki był przyciśnięty, no to trzeba po prostu to wyćwiczyć. U dorosłych tak samo. Bardzo, bardzo ważne, żeby był ten stretching. Jeżeli się u dorosłej osoby podcina wędzidełko, powinno być 3 miesiące ćwiczeń przed, podcinamy 3 miesiące ćwiczeń po, żeby to po prostu było trwałe. I u dzieci tak samo. Bo jak się tylko podetnie i nie ma ćwiczeń, to się zaraz zarośnie i będzie jeszcze gorzej. Będzie blizna i potem cię to trzeba powtarzać 3 razy. Nie? A tak naprawdę trzeba to rozćwiczyć. Czy stosuje pani szynoterapię, szczególnie u objawowych pacjentów z CMD? Nie. Nie. Nie lubię szyn. Po prostu robię Lucy Jadzik, czyli jakby tym rozkludowaniem jest coś, co wkłada między ząbki. W tym momencie ja wkładam tutaj coś takiego płaskiego, gdzie ja jeszcze do tego rozluźniam mięśnie, czyli rozkludowuję ząbki, to też podnosi troszeczkę język, jak ma pacjent ten mały aparacik
i potem szybciutko przechodzę w pracę po prostu stałą. Tak, także nie używam żadnych szyn. A toksyna na żwacz w przypadku, gdy nie ma pacjent bez dechu i nie oddycha przez usta. No jeżeli ma rozwinięte żwacze, no to raczej walczy. No bo czemu miałby rozwinięte żwacze? Także myślę, że to pytanie, no nie powiem, że nie jest logiczne, ale generalnie jest powód, dla którego żwacze są rozwinięte. Okay? Jeżeli są rozwinięte, najczęściej pacjent musi pracować nimi z jakiegoś powodu. Okay? Także trzeba po prostu zbadać, czy jest tam wąsko, czy wąskie łuki, czy przez nos pacjent w ogóle oddycha. Badanie snu można zrobić, czy jest wyspany. Najczęściej nie jest. Dobra. Czy może doktor powtórzyć, kiedy stosuje Lucia Dzik? Okej. Jeżeli mamy protetyczny protokół, czyli nie używamy ortodoncji, tylko na przykład jest pacjent, który ma starte zęby mocno i musimy mu szybko pomóc, nie ma czasu na ortodoncję, bo na przykład ma zęby zjedzone do dziąsła, nie ma co tutaj, prawda, popychać, no to musimy, ponieważ ten pacjent pracuje w nocy, żeby oddychać, to zęby są w spazmach. Czasami na przykład żuje bardziej z jednej strony, bo tu nie ma w ogóle zębów, więc to wszystko jest takie przesunięte, więc trzeba to rozluźnić. I wtedy właśnie musi być ten deprogramator, Lucia Dzik. Przed protetyką, przed fonetycznym zgryzem protetycznym trzeba zdeprogramować po prostu spazmatyczne mięśnie. Wtedy używam Lucia Dzik. Czy ma Pani protokół swój sposób na badanie stawów skroniowo-żuchwowych? Nie, po prostu robimy zdjęcie CBCT. Przy każdym przeglądzie pacjent zamyka, wkładamy małe paluszki do. Zawsze jakby sprawdzam przy każdym pacjencie, że on przychodzi i mówi, że go po prostu boli, no to robimy zdjęcie i widzimy, że tej przestrzeni jest mało, ale najczęściej on ma mnóstwo objawów walki z bezdechem i tam jest jakby, to jest ten zapalnik w ogóle problemów. Najczęściej, bo dlaczego bolą stawy? Bo jeżeli się zaciska, żeby ten człowiek mógł oddychać, no to wbija się w te stawy. I tu jest tak naprawdę źródło problemu, a to, co się dzieje w stawie, jeżeli my otwieramy pacjenta, czyli robimy dekompresję, idziemy na dół do przodu w jego akceptacji mięśniowej, słuchajcie, to w ogóle zmienia się w kondylusy, w ogóle odzyskują swoją okrągłość, bo my po prostu robimy im więcej miejsca. Przy ortodoncji tak samo, zakładając nakładkę górną, dolną, a jeszcze na przykład jak dołączymy w ogóle na przykład elastyczne te sznureczki, no to robimy mięśnie, robimy miejsce i organizm tam tak naprawdę już jest genetycznie zaprogramowany. Jakie będą te kondylusy? Także ja nie fiksuję się strasznie na tych milimetrach, po prostu chodzi o to, żeby zrobić pacjentowi miejsce. On sam sobie tak naprawdę, trzeba po prostu stworzyć mu warunki, on nie ma się dusić po pierwsze, nie ma walczyć tak strasznie. I organizm ma taką jakby umiejętność, żeby się po prostu odnaleźć. Tylko my musimy tak naprawdę zmienić ten trigger. Czy każde zaciskanie zębów jest związane z zaburzeniami oddychania w czasie snu? Nie byłabym taka arogancka, żeby powiedzieć każde, ale im bardziej po prostu z tą tematyką się pracuje, no to widać. No. Większość z nas jest troszeczkę za wąska, cywilizacyjnie. Oczywiście, że mogą być jakieś neurologiczne jakieś przypadki. No pewnie, no, nie można nic mówić 100% w medycynie. Ale jak widzimy zaciskanie, od razu widzimy, czy są afrakcje, czy jest starcie, czy jest nos drożny. I zadajemy mnóstwo pytań i nagle ten cały obraz zdaje się bardzo klarowny. Jeżeli wszystko by było super ekstra i jest świetnie, a tutaj tylko jest zaciskanie, no to można się zastanowić, ale powiem Wam, że większość z nich po prostu walczy o to, żeby lepiej oddychać, bo jest to bardzo pierwotna potrzeba. Prawda? Bicie serca i oddech. Okay. W jaki sposób przeprowadza Pani diagnostykę położenia krążka stawowego na CBCT? I słuchajcie, jak mam pacjentów, widzę, że są bezdechowi i stawy i ja chcę ich poszerzyć. Ja nie używam tego dynksika, tylko on ma po prostu, kładzie tylko bródkę. Ja chcę zobaczyć, jak u niego jest bez żadnych, bo tutaj byłaby dyskluzja i automatycznie my sztucznie pokazujemy, że jest więcej miejsca, a wcale go nie ma. Więc ja po prostu wyciągam ten trzymadełko i pacjent tu kładzie, staje, tak
tak jak normalnie, opiera sobie bródkę tutaj. Proszę go, żeby po prostu zamknął po prostu, w sensie zacisnął ząbki, naturalnie. I wtedy ja po prostu patrzę na ten staw i na pomiar jest airway volume za językiem, jak to wygląda. Bo razem z tym by wyglądało zawsze lepiej. A chcemy zobaczyć, jak to jest, jak jest gorzej. A jeszcze jak pacjent jeszcze leży horyzontalnie, to jest jeszcze gorzej. Nie? Dobra. Wspomniała Pani o nagraniach pacjentów. Gdzie można je zobaczyć? Bardzo zapraszam. Kanał YouTube. I po prostu proszę wpisać dr Kalina Borska. I tam ja wrzucam te wszystkie. Jest playlista. Pierwsze dwa wideo, to jest po angielsku jest wykład, taka dłuższa wersja tego, co dzisiaj Wam pokazałam, a potem po prostu pacjenci opowiadają, jak się ich po prostu życie zmienia. Nie są to strasznie długie wideo, niektóre są, jak ktoś lubi dużo mówić. Zapraszam serdecznie. I są tam też jest w języku polskim i w angielskim, jaka jest korelacja refluksu i bezdechu. Mój syn ma za mały zgryz, aby wyszły zęby. Ma 7,5 lat. Dodatkowo tyłu żuchwi. Ortodonta polecił zrobienie osobnego aparatu na górne i dolne, rozkręca raz na 2 tygodnie. Co pani sądzi? Pewnie, jak on jest mały, rośnie, rozszerzać. Po prostu, jak się rozszerzy szczękę, żuchwa może się wysunąć. Zawsze trzeba razem zwiększać. Najpierw oczywiście prawdopodobnie pan doktor powie, żeby szczękę, tak, trzeba troszkę zwiększyć szczękę, wtedy możemy zrobić żuchwę, no bo odwrotnie się nie da. Także jeżeli 7,5 lat, myślę, że można śmiało po prostu dzieci rozszerzać i one sobie potem same to ładnie odnajdą. Tak. To jest im ta faza wzrostu jest bardzo wdzięczna, bo my po prostu kierujemy wzrostem. Także jak najbardziej. Myślę, że można śmiało. Dobrze, Kuba się pojawił. Pytania? Jestem. Dobrze, zbliżamy się, rozumiem, że troszeczkę tak. Tutaj jesteśmy po czasie, spoko, ale myślę, że chyba na wiele udało się odpowiedzieć, co? Mhm. Fajnie. Było bardzo dużo. Proszę. To co, będziemy powoli kończyć, tak? Jest 24. Mm-hmm. Właśnie się pierwsza połowa meczu skończyła. Polska nie udała. Kątem oka oglądam, ale nie widziałam nad bramki. Jest 2-0. Dzięki, no dobra, wybacz. To bardzo dziękujemy pani doktor. Dziękujemy bardzo proszę, uczestnikom. Będziemy organizować 7 października kurs w Krakowie. Właśnie tam będzie dużo więcej tak jest, informacji, bo w ciągu godziny ciężko to wszystko ogarnąć. Także pani doktor przyleci do nas tutaj do Krakowa. Zapisy będą na naszej stronie internetowej www.gutów.pl. Także zapraszamy. No i możemy powiedzieć, że właśnie na tym kursie będzie część praktyczna, gdzie będziemy robić właśnie ten Lucia Jig na sobie wzajemnie i będziemy pobierać zgryz fonetyczny. Także de facto będziecie mieli wszystkie narzędzia, żeby po prostu móc to praktykować. Będzie bardzo dużo, ja pokażę dużo przypadków, teorii, w sensie jakby, żeby to rozumieć, nie bać się. I jeżeli po prostu zrelaksujemy te mięśnie i pobierzemy pacjentom zgryz ten nasz taki do odbudowy, który wiemy, że zaakceptuje mięśniowo, bo przecież to jest jego 66. On może tak funkcjonować, prawda? I nie bać się, można wtedy zrobić mock-upy, ja to właśnie pokażemy różne właśnie, czy z protezami, czy z nakładkami, czy tam skoro, ja to wszystko wam pokażę, implantoprotetyka. Przenosimy to po prostu do ust pacjenta, jeżeli jest objawowy, robimy fazę kompozytową, potem można zmienić na porcelanę lub nie. I ta część praktyczna jest dla mnie strasznie ważna, słuchajcie. Nie chodzi tylko, żeby tylko ględzić, ale żebyście po prostu poszli do pracy i się nie bali. Tak samo z ortodoncją, wam pokażę planowanie Invisalign. Po prostu idziemy na zewnątrz, no. Co tu dużo mówić. I nic do środka, nic nie retrudować, broń Boże, nie wpychać języka, nie żadnych ekstrakcji ortodontycznych, chyba że jest jakaś makabryczna tam taki case. Ale po prostu więcej miejsca i będzie bardzo praktycznie. Tylko, że tak naprawdę ta praktyka, ona nie zawiera nam dużo czasu, także będzie dużo czasu na teorię i dyskusje i pytania. Dobra, ten wykład był nagrywany, więc będzie możliwość zobaczenia go na naszej stronie internetowej, więc no, w ciągu kilku dni go pewnie wrzucimy. No, i tak też możecie, słuchajcie, sobie poćwiczyć, jak chcecie po angielsku tego posłuchać, no to wejść sobie na ten YouTube channel i pacjentów też posłuchać. Także dziękuję Wam za Wasz czas. Dziękuję również. Miłego wieczoru. Wzajemnie pozdrawiam i dziękuję, kochani, do zobaczenia.